W każdej chwili można spodziewać się otwarcia dla ruchu samochodowego ulicy Osieckiej. W tej chwili można już korzystać z ciągu pieszo-rowerowego. Informacje o tym, że odcinek od przejazdu kolejowego na Grzybowie do granic miasta miał być otwarty już teraz, a nie jak planowano wcześniej pod koniec kwietnia, pojawiły się po ubiegłotygodniowym roboczym spotkaniu w Urzędzie Miasta. Wykonawca zadeklarował, że jest to możliwe w najbliższych dniach, ale nie oznacza to końca inwestycji. Konieczne jest jeszcze m.in. położenie tzw. warstwy ścieralnej, czego ze względu na warunki pogodowe nie można zrobić w tej chwili. Oddanie kierowcom osieckiej teraz oznacza, że będzie konieczne za jakiś czas ponowne jej zamknięcie, przynajmniej na kilka dni, celem dokończenia niezbędnych prac. Otwarcie drogi w tej chwili wymaga opracowania nowego, tymczasowego planu organizacji ruchu. Kierowcy mają jednak już dość dokuczliwych objazdów i już w poniedziałek, ryzykując mandat i punkty karne, niektórzy od rana jeździli formalnie zamkniętą jeszcze drogą. Urząd Miasta, który jest inwestorem, przypomina, że na Osieckiej nadal obowiązuje dotychczasowa organizacja ruchu i odcinek od przejazdu kolejowego do granic miasta w dalszym ciągu jest placem budowy. Jeżeli tylko znany będzie termin otwarcia drogi, będziemy o tym natychmiast informować.